Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 4. Przede mną, kurczę, trochę się cieszę, mam dzisiaj drugi maraton przede mną Heroesowy, bo też nagrywam się, chyba aż do niedzieli się będę nagrywał, bo mówię, mam w czwartek rano wyjazd już na regaty youtuberów, jadę, więc... No cóż, może mnie nie być. Zatem tak, pewnie potrzaskam sobie do przodu materiału, no czemu by nie. Ty spadaj tutaj, żebyś już mnie tam nie irytował, panie komputerze. No i lecimy. Nie ma co tutaj jakiejś dużej filozofii dokładać do rzeczy, które filozofii nie wymagają. Cóż to jest? O. A strzel w niego. Liczyłem, że go spowolnisz. Za 70. A pieprznik. Nie może, ja go zaraz stracę. Do dupy ta bitwa. Zróbmy tak. Liczyłem, że mi spowolnienie wyjdzie. Dobra, nieważne. O, nie działa. Tylko na żywe istoty, kurwa. Flakonik kwasu, nie. Jak się to nazywa? Nieduszący gaz. Gdzie jest ten lepiejący? O, tutaj. Koniec latania. Nie ma takiego. Za dobrze wam widzę było, no. Demon, do przodu. Świetny pomysł. Przygrzmoć temu. Do przodu. Wąpiesz. Wybornie. Teraz ciebie. No i od razu lepiej, no co by tu nie mówić. Dziękuję serdecznie. A, różdżka iluzji. Liczę, że coś fajniejszego wpadnie. Expów już nie dostajemy chyba. Bo, ale, bo to tylko kopalnie siarki. Liczę, że tam coś może mądrzejszego jeszcze będzie. Ale nie ma tutaj chyba. Też nic nie ma. Dobra, to gnamy w stronę tego zamku. I tyle, bo to już jest chyba finał, jeżeli o to chodzi. Aniołów dobierać nie będę chyba. Myślę, czy wziąć, wiecie, tego mięsa armatniego w postaci tam, kurde, szkieletów i innego tego ścierwa. Nie wiem. Nie pomyślałem jeszcze o tym. Tu chyba zrobiłem wojo, nie? I już wysłałem je jakoś tam. Pustą. No, z Blight? No, chyba wysłałem. No, to tam za dużo już tego nie będzie, ale... Proforma. Okej. Okay. No to gadajmy. Nie ma co zwlekać już teraz, to specjalnie. Tylko jechane. Którędy przejście wskazujesz? Tędy. To skorzystaj z tego, bo to jest plus 10 do ruchu. To jest całkiem dobry buścik. Nie wiem, czy mi to się opłaciło, czy nie. Wydaje się, że nie za bardzo, ale okej. Okay. Dobra, ty się schowaj, żebyś już mi tylko ruch mnie denerwował. Czy ja tutaj nie miałem wojska, które musiałem przesłać? Chyba nie. Dobra. No te jednostki tam po 300 tur jadą, bo do pustoni nie może wejść. Czemuż? O, wąpierz nie może wejść. To wiem, co zrobimy. Do Blight ściągniesz... Z pustą to dziadostwo i to dziadostwo. Dobrze. I już możecie, powinniście już móc wejść. Mi tam zależy na innym typie jednostek niż na tym dziadostwie od was. O, jest kościany smok do wzięcia. To przeskoczymy od razu tamtędy. Właśnie, czy tego jadowitego podmiota nie wrzucę też do armii. Czemu by nie? Nikomu nie przeszkadza, zawsze jakiś tam strzelec. Oczywiście przekłada się to jakoś tam na tą realną siłę armii. Więc tak zrobimy. Tego małego gówna chyba nie będę całego przekłada, tak mi się wydaje, że mi się nie chce w to brać już. Tych cerberami są trochę zawyziony, strasznie dużo straciłem. Myślę, że przyszłość nie grać na duchy, dlatego że mogę je wskrzeszać przede wszystkim. No. O, oczywiście bez ciebie. No i już to młodzieżowo wygląda, nie macie takiego wrażenia? A, 4 dni. Okej. Okay. Raz, dwa. Coś tu przyjechało. Tutaj też coś przyjechało. 3 i chyba 4, tak? Dobra. Weź podmiota i weź was. Okej. Okay. Sounds about right, jak na moje. Stąd tutaj o, dwa diabły jeszcze tam się stały. Dobra, już nie będę, bo tak to będę czekał 1000 lat i tego nigdy nie zrobię, więc... Po prostu polećmy już i tyle. I chyba tak jestem silniejszy od wroga, nie? Wydaje się, że jestem. Więc spoko. Jak nie, to będziemy się zastanawiali dalej. No 100 wampirów mamy, naprawdę. W sensie
Byłbym niewdzięcznym śmieciem, gdybym jeszcze to chciał tutaj podważać jakoś. Myślę, czy coś tu jest jeszcze godnego uwagi, czego nie pominam. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Pójdźmy tu. Anielskie ostrze już mamy. Zatem elo. Wbitka. Zniszczenie potężnego artefaktu, jakim jest anielskie ostrze, nie jest łatwe. Przygotowanie do rzucenia odpowiedniego zaklęcia zajęło ci niemal cały dzień. Bliskie omdlenia kładziesz mięsze ziemi pod magicznym węzłem i stawiasz nogę na ostrzu. Ostatkiem sił chwytasz za rękę swoją martwą prawą dłonią i przyciąga się ku sobie. Potężna eksplozja wyrzuca cię w powietrze i ciska pobliskie zarośle jak szmaciana lalka, ale gdy ponownie otwierasz oczy, widzisz bramę wymiarów. Alright. Czyli mamy to przejście do wymiaru Kreegan, tak? Pierwsza rzecz, którą zauważysz, jest przesunięte, wirujące czarną chmurą dymu niebo. Powietrze jest gorące i wilgotne, przesycone zapachem siarki. Spalona, popękana ziemia trzeszczy pod twoimi nogami. Trafiłeś do innego wymiaru, świata zdominowanego przez Kreegan. Okej. Okay. Intrygujące. Zobaczmy, co tu będzie. Księga Śmierci. O. A to spoko akurat. Co mi teraz dodaje? Jakie mam czary ze śmierci teraz? Magiczna pijawka, okej. Okay. Ze śmierci wampiryczne dotknięcie. Ej, to szczerze mówiąc, to ja nie dostałem. No, zaraza jeszcze dostałem tylko. Poza tym chyba nic wartościowego więcej, zatem... Myślę, że chyba nie będę tego trzymał. Nie mam tych piątopoziomowych czarów, niestety, nie wbiłem, więc ja bym zostawił chyba to póki co. W sumie te buty wulkaniczne mógłbym założyć niby. Legion. Zaginiona droga. A to nie byłeś ty? Znaczy siedzisz tutaj? Byłeś zawsze ten... Nie, ty byłeś tu. Te gówniaki małe. Co by mam zrobić? Mam pomysł nawet. Macie dolot? Tu. Wybornie. Morduj. Dobrze, że na szczęście są gównami. Za 80. To nawet zabolało. Podmioty już trochę robią. 20 podmiotów niby, nie? O, i 3 wampierze. Pójdźmy tu. Wow. No to pójdźmy do bramy bardów. Zobaczymy, co tu będzie. Kurde, to całkiem nowy scenariusz. Czy to jest budynek do diabłów? Nie, bo ja będę się musiał z nim bić, to jest głupota. Załóż te buty całe cholerne na razie. Ja się nie chcę z wami bić akurat, na tym mi nie zależy za bardzo. Ten się kręci jeleń. Pójdźmy do tej zguby. To jest lodowe demony. Ale ja was nie chcę trzymać w armii. Tu? Kościane smoki? Nie, podmioty widzę chyba. Jadowite. Te. To też bez sensu. Ciche przejście. Bram przywołania. Też nie. To tym jednokierunkowym muszę pójść, myślicie? No, niewykluczone. A to, że nie było takie, było do umocnienia się chyba. No jednym kierunkiem muszę chyba iść. Ten się tu kręci, jeleń, dobra. To jest do powrotu chyba, nie? Ochrona przed śmiercią. No to może się przydać. Niestety setki cerberów, to nie jest najfajniejszy przeciwnik, ale... doable, bym powiedział. Zacznijmy od tego. Trochę chciałem inaczej. Podmiocie, szczelaj, rusz się, zrób diabła, demona i do przodu. Zjedz jego. Spróbuj go spowolnić, zajebiście. I sieknij tu. Idź go zjedz. Wybornie. Dobi. Spróbuj zwolnić. Zajebiście, dobra. I wąpierz zamiata. Och, wąpierze są przyjemne. 3. I fajna zbroja.
Bo to jest ochrona przed śmiercią dla mnie, plus 20 do armora, to też fajne same w sobie. Okej. Okay. Ten się tu kręci, Wajza. I idź sobie stąd. Boże, nikt cię tu nie chce już. Nikogo nie obchodzisz. Okej. Okay. Tarcza. Kompania demonów lodowych, to lecimy. To jest tarcza też bardzo fajna, daje też ochronę. Mhm. Tutaj oczywiście wam też to samo. One są już trochę twardsze, ale... Nie ma takich rzeczy, których nie byłby w stanie zrobić diabł, ten... wampir, oczywiście. No, blisko. Czy jesteście nieumarli, czy coś? Ciężko powiedzieć. Możecie zamarzać na pewno, to pamiętam, że wy macie taką zdolność. Slow, to ważne. Iść tu. Leczę się na was normalnie, zajebiście. No, to mi trochę chodziło. Zrób wam to coś. Powoduj, że wszyscy wrogowie będą w walce dawać... Nie, to nie chcę tego. Coś jeszcze chcę wam zrobić? Tylko, że tego nie ma grupowego czy coś, nie? To nie, to już strzelaj, tylko spowalnij towarzystwo. Prosta, to fajnie. Teraz tam. Mhm. Oj, to było głupie chyba wejście. O! Kurde! To było idiotyczne, to wejście. Ale jestem zły na siebie, kurde. Tak szła fajnie ta bitwa już. Jeszcze raz. Dobra. Się napaliłem, jak głupek. Zacznijmy od tego. O, najprościej. Zrób sobie tego lodowego, zajebiście. Złejtuj. Mhm. Szczelaj. Zjadaj tego najpierw. Mhm. Teraz spróbuj spowolnić ciebie. Zajebiście. Idziesz tam. Ty nie rób nic. Ty strzel se tu teraz. Ty se zdefenduj, ty se zwaituj, zwaituj. Dobra, ja się tu mogę zawsze wyleczyć na nich, tak? Teraz sobie wejdziesz w niego. Dobrze, ty się iść w nimbi. Teraz jak mu zabrałeś atak, ty sobie możesz uderzyć. Teraz spowolnij go. I strzelnij. Teraz smokosław tutaj. I spieprzaj. Dziadu. Nawet zabolało. Który nie jest spowolniony? Ten tylko chyba. A ten? Też nie jest. Zajebiście. Spowolnił go. Trochę przypał. Mhm, czaszka. Już jestem na nogach. Dobra. Spieprzaj teraz do tyłu. Już ładnie. Ty też tutaj, bo teraz istotne jest tylko, żeby on walczył już. Fajnie, i się wyleczył. Chyba do stanu początkowego. Tak. Trzy wampiry. Liczyłem na więcej, ale dobra, nie będę narzekał. Tarcza chyba daje całej mojej armii. Serio będziesz mnie atakować? Już myślałem. Wow, naprawdę? Na wszystkie ochronę przed śmiercią daję. To lepsze jest to niż ta książeczka do przywoływania. Uważam, że ta tarcza jest dużo lepsza w takim razie. Dobra. Znaczy jakiś tam... Tego nie zakładam. To powinienem. To zawsze daje trochę więcej tej mobilności. Realnej już. Mhm. Coś tu jest wartościowego? Podejdźmy za te podmioty i zobaczymy. Może jakiś fajny artefakt jeszcze być, który może zmieniać mocno bitwę. Huh. No niezły. Pytanie tylko... Czy ja to chcę robić? No i tu. Dawaj.
Mikstura uzdrowienia potrzebuje, a nie mam takiej. To zróbmy... Aha, nie odniesie skutku. Bez sensu. Dobra, to w dupie z tym mieczem. To nie jest coś, o co warto się zabijać. Jest i bohater. Sporo, sporo. O, jakiś kriganin. Sporo smoków, tego się trochę boję. Ale zapiszmy grę. Mogę mieć trochę strat. I w sumie zauważyłem właśnie, że nie masz tyle mikstur nieśmiertelności, ile chciałbym mieć. Zdarza się. Chodźmy. Szczęście ma chujową armię. Trzeba było waitować, Ignacy. Masz po diable. Co nagle, to po diable, tak? Jak to się mówi. Wlatuj tak od góry, żebyś miał szybszy dolot potem. Teraz potrzebuję osłabienia, no. Zajebiście. Bohatera. Wybornie. Spieprzaj stąd, żebyś nie zginął całkowicie już. Morduj. No, byłem chyba odporniony na efekty strachu. Tak mi się przynajmniej kiedyś wydawało. To nie jest dobre. Mogę cię zmęczyć? Nie mogę. Dawaj tu. Dobra, kilku wróciło do gry. To jest ważne. Odsuń się. Napij się tego. Przez widemonka. Liczyłem, że zamrozisz go. Dobra, diabeł powinien już dokończyć temat. Teraz ty. Ty. I tu powinno być koniec. Mogło być lepiej. 3, 4, 1. 3 wracają. I to tyle? Mogę też to założyć. I? Coś jeszcze? O, coś tu jest. Bohater. Mój mistrz, ja Kalibara miałem uwolnić, tak? Dostrzegasz nagie ciało rozciągnięte na prymitywnej, ocieślanym głazie, które służy zapewne jako ofiarny ołtarz. Gdzie nigdzie zgniłe mięso odsłania kawałki białych kości. Kto jak to, ale ty nie powinieneś obawiać się widoku zwłok. Mimo to zbliżasz się do nich bardzo ostrożnie. Zatrzymujesz się na chwilę i wreszcie niechętnie wyciągasz dłoń w stronę martwego ciała. Wyczuwasz, że coś jest nie w porządku i w tym momencie martwe ciało zaczyna się poruszać. Odsuwasz się gwałtownie ze strachu, lecz zwykłej ostrożności. Gnijący człowiek z trudem podnosi skamienie i zwraca się w twoją stronę. Choć jego skóra uległa straszliwym poparzeniom, rozpoznajesz go bez trudu. Swojego mistrza, Kalibara. Rozpoznałbyś nawet, gdyby został z niego tylko szkielet. Mistrzu, szepczesz, odruchowo oddając głęboki ukłon Liszowi. Guldot? Jego głos jest suchy, odległy. W gnieju oka zmieniasz się z Guldota półmartwego władcy nekro zwykłego Guldota, pokornego sługę mistrza nekromancji. Mistrz potyka się niespodziewanie, łapiesz go w ostatniej chwili, nim padnie na ziemię. Nie wyczuwasz już dobrze znanej ci mocy, którą dysponował, gdy widziałeś go po raz ostatni. Co się stało z Kalibarem? Jak udało mu się przetrwać rozliczenie? Nie obawiaj się, mistrzu, zabiorę cię stąd. Wkrótce odzyskasz siłę, mówisz delikatnie, unosząc bezwładne ciało Kalibara. Zaraz cię odzyskam, na spokojnie, nie mam ruchu w tej turze. Ziomuś. Jest Kalibar. Dlaczego nikt nie widzi korzyści płynących ze zniszczenia lub zła w procesie tworzenia? Las nie może przetrwać bez budulca wytworzonego przez niszczycielską siłę ognia. A jeśli się mylę, to dlaczego woda, ta siła napędowa stworzenia, jest jednocześnie najbardziej niszczycielskim żywiołem na świecie? Okej. Próbując przywrócić dawne moce swojego mistrza, Guldot podejmuje się z pozoru niewykonalnego zadania. Zamierza aktywować wszystkie 5 punktów mocy. Jednak w obliczu rebelii demonów opuszczenie Królestwa Nekros może nie być najlepszym pomysłem. Tylko Guldot, nikt więcej.
Niczym syn z dumą prezentujący swoje osiągnięcia kochanemu ojcu, prowadzę Kalibara po mojej stolicy Nekorum. Pokazałem ciągnące się pod miastem rozległe krypty, w których przechowywano zamrożone zwłoki z całego nekros. Zadanie dla lodowych demonów naszego nowego nabytku. Z tych zwłok w razie konieczności moi nekromanci mogli w mgnieniu oka stworzyć potężną armię. Wedle ostatnich rachunków podziemia kryły 3000 potencjalnych wojowników, a wybicie żywych mieszkańców Nekorum mogło nam dostarczyć kolejnych 6000 nieumarłych obrońców. Kalibar powiedział, że moja gildia magów nie może równać się ze starym zakonem nekromantów, ale nie widział, jak bardzo się rozrosła w niezwykle krótkim czasie. I rosła nadal, mimo iż większość ludzi boi się nekromantów tak bardzo, że przez myśli im nie przeszło zostać jednym z nich. Udało się im się zapewnić stały napływ ochotników, gdy zaoferowałem spore zapomogi finansowe rodzinom, które oddadzą do specjalnej szkoły dziecko do lat 6. Mając przy sobie mojego mistrza, mogłem ufać, iż pewnego dnia moja gildia doścignie, a nawet przerośnie potęgą zakon nekromantów. To wszystko twoje, powiedziałem mistrzowi, kończąc naszą wycieczkę. Kalibar przez chwilę stał w milczeniu. Wspierał się na moim ramieniu, gdyż nadal był zbyt wyczerpany, by przez dłuższy czas obyć się bez pomocy. Wreszcie spojrzał mi w oczy i powiedział, zawsze to jakiś początek. To było 4 miesiące temu. A to dzięki, mistrzu. To jednak jesteś taki motywujący mocno. 6200, czego mi brakuje? Kryszteksu. To tura jeden, ja to robię. Hop. 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 Nie ma ratusza, spoko, wiem. Czego brakuje? O nie, karczma. Kto to wymyślił? Taką głupotę. Dziesiątki szkieletów, co tu jest? Jakiś garnizon. Aha. Tylko, że ja was stąd nijak nie wyciągnę jeszcze póki co. Czego tu pilnujecie? I z czym są miejsca mocy? Ciężko mi powiedzieć. No dobra, ale słuchajcie, to jest taki fajny, myślę, punkt do zamknięcia materiału na dzisiaj, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, no i co? Ja mam Ignacy, byście wy, a to był Heroes of Might and Magic 4, a my widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.